bicie dzwonów w południe, msza święta pod przewodnictwem biskupa diecezji ełckiej księdza Jerzego Mazura, przemarsz z katedry przed ełcki ratusz i odsłonięcie tam pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Tak przebiegała w Ełku oficjalna część uroczystości związanych z świętowaniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, duchowieństwa i licznie zgromadzeni ełczanie. Dzisiaj Polska to nie tylko granice, to nie tylko skrawek ziemi, ale również tożsamość, naród, także my, ełczanie, mówił prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. Dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce, ale mamy ogromny dług wdzięczności wobec wielkich synów naszej ojczyzny. Ten dług wdzięczności możemy spłacać naszą codzienną pracą, działalnością społeczną, zawodową, pamiętając, jak wiele kosztowało odzyskanie przez Polskę niepodległości. Dzisiaj stajemy przed pomnikiem jednego z wielkich Polaków. Przed pomnikiem, który zostanie za chwilę odsłonięty. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który jest symbolem Polski, jest symbolem niepodległości, symbolem wielkiego oręża. Dzisiaj, kiedy jest nas tak wielu, jestem wdzięczny. Liczna obecność ełczan i gości podczas uroczystości 11 listopada cieszy również Teresę Ostrowską, prezes miejscowego oddziału Stowarzyszenia Dzieci Wojny Rzeczypospolitej. Rocznica jest bardzo ważna, chyba najważniejsza do tej pory, które były. No, cieszymy się, że mamy tę wolność, już tyle lat mamy tę wolność i trzeba tę wolność szanować, trzeba ją umacniać, trzeba dbać o kraj. Wszyscy powinni się zjednoczyć i walczyć o dobrobyt dla kraju. A cieszy tak licznie zgromadzona rzesza ełczan dzisiaj tutaj? No bardzo cieszy. Wszyscy uczestnicy święta 11 listopada w Ełku byli zgodni. To najważniejsze święto narodowe. To jest najważniejsze święto narodowe według mnie. I wszystkie rodziny, ja jestem dzisiaj z synem na przykład, powinny świętować to święto. Jest w domu czas na rozmowy o tak ważnych datach? Tak, często rozmawiamy o święcie 11 listopada i o tym, jak Polska przez 123 lata była pod zaborami, nie była suwerennym krajem i ile pokoleń ludzi walczyło o tą Polskę, o wolność i ile życie straciło. Także to jest bardzo ważne, szczególnie z uwagi na młode pokolenie. Czym dla Ciebie jest niepodległość? Trudne pytanie. No, wolnością na przykład, no po prostu wolnym krajem. A jakie są Twoje marzenia w tym wolnym kraju? No, żeby nie było wojen. Najważniejsze święto dla Polaków jest, dla wszystkich. To jest, jak to powiedzieć, chyba ważniejsze od innych, które są dla nas ważne, ale to jest jednak najważniejsze, bo odzyskaliśmy tam niepodległość, która rzeczywiście dla nas jest bardzo, bardzo istotna, ważna. Wyjątkowym elementem świętowania było odsłonięcie figury marszałka Józefa Piłsudskiego, wódz stanu w miejscu dawnego obelisku przed ratuszem. Marszałek Piłsudski prezentuje się znacznie lepiej niż ten w stolicy. To ocena małżeństwa, które pół roku temu przeprowadziło się do Ełku z Warszawy. Podoba się nowy marszałek Piłsudski przed urzędem? Tak, podoba się. Naprawdę bardzo ładny jest. Nawet jest chyba przystojniejszy niż w Warszawie. Tak, naprawdę. Tak, możemy coś na ten temat powiedzieć. Naprawdę bardzo ładny jest. A to Państwo z Warszawy czy z Ełku jeszcze tak? To znaczy, my już jesteśmy ełczanami. Od ilu lat? Od miesięcy. Uroczystości przed ratuszem zakończył piknik Smakujmy Niepodległość. Wśród wielu atrakcji, takich jak silent disco, degustacja narodowych potraw, rozdawanie niepodległościowych upominków, fotobudka, dużym zainteresowaniem ełczan cieszyło się stoisko Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Marienburg z Malborka. Prezentujemy broń, którą używano w okresie Wielkiej Wojny Światowej i po... Oraz przygotowaliśmy niespodziankę dla gawiedzi w postaci kartek. Cóż to za kartki? Kartki pocztowe, takie okazjonalne, jedyne w swoim rodzaju. Przedstawiają one legionistów oraz można sobie podstemplować takimi właśnie na tą chwilę z takimi stemplami. O. Aha, stemple okolicznościowe? Stemple okolicznościowe, można zobaczyć, tam jest stulecie niepodległej.